Szanowni się wszystkich, witam na kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Proponuję następujący porządek. Punkt pierwszy. Informacja o spotkaniach, uroczystościach, imprezach na terenie naszej gminy i imprezy promujące naszą gminę. Punkt drugi. Omówienie ostatniego wyjazdu do Zespołu Szkół w Mokrej Wsi. I punkt trzeci, sprawy różne i tu jest dużo, dużo różnych spraw, których musimy omówić, ponieważ na ostatnim naszym posiedzeniu tylko jedną część mówiliśmy, a pozostałe poświęciliśmy na wyjazd. Czy Państwo akceptujecie ten porządek? Tak jest. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu pierwszego. Dotyczy to sprawozdanie tych uroczystości, imprez, spotkań, zawodów od dnia 17 czerwca do dnia wczorajszego. Otóż 18 czerwca odbyło się zebranie spółdzielni tej naszej o dawnej nazwie w muzeum. Ja uczestniczyłem z naszego tak zwanego dawnego GES-u. 19 czerwca członkowie towarzystwa i inni uczestniczyli w dokumentowaniu Bożego Ciała, jako że to jest nasza również kultura duchowa. 21 czerwca uczestniczyłem i tu kilku radnych uczestniczyło, bardzo dziękuję, nie kilku, tylko dużo, na rekonstrukcji operacji burza przed starym urzędem. 22 uczestniczyłem w uroczystym otwarciu izby rodziny Wyszyńskich w Kamieńczyku oraz robiłem dokumentację żołnierzy poległych w 1939 roku również na cmentarzu. I tu również nasza wystawa, kardynał Stefan Wyszyński, firma z tysiąclecia, nasza wystawa również tam uczestniczyła i będzie uczestniczyć do około 10 sierpnia. Potem uczestniczyłem z zespołem mniejszym w Jadowie na kolejnej wystawie plenerum malarsko-rzeźbiarskiego i tu również bardzo dużo mieszkańców naszego puszcza, to jest prawie połowę zespołu naszego pomocy społecznej. 23 uczestniczyłem, organizując wystawę za najlepsze prace w konkursie Oskar Kolbert dziś do Przysuchej, Polychna i Spały. I tu chcę i podkreślić, dzieci bardzo aktywne, zadowolone, że taką formę nagród przyjmuje, a więc poznały na całe życie osobowość Oskara Kolberga, jak również w Spale zobaczyły ośrodek olimpijski i uczestniczyły wraz z niektórymi sportowcami, między innymi Pancienicką, uczestniczyły w treningach, a więc było to naprawdę, nawet musieliśmy już przyspieszyć wyjazd, bo tak młodzież była zaangażowana. 25 uczestniczyłem w konferencji w Warszawie po południu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego. 26 tu z kolegą chciałbym, żeby później kilka słów powiedział odnośnie konkursów ogródków. Uczestniczyliśmy, ja z ramienia komisji. 27 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w Rybienku. 28 uczestniczyłem w takim wyjeździe szkoleniowym, a również promujących naszą gminę, nasz ośrodek doradztwa terenowy i sołtysów radnych, tu bardzo duży zespół był, w Szepietowie i potem w zakątku zielarskim. I tu chcę powiedzieć, że już żeśmy materiałów nazbierali, w przypadku życiu Stefana na przykład nie byłoby sobie swoją pracę poza zawodowo podniósł nieco jakościowo wyżej. 30 czerwca uczestniczyłem i tu również wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie świętej pamięci pani wicedyrektor, pana 10 lat, która pełniła funkcję wicedyrektora w Szkole Podstawowej i imieni Jana Pawła II, pani Elżbiety Nowak. No i jako i szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie naszej gminy i członek chyba powiatowej, nie wiem czy tam jeszcze gdzieś pisze, nie uczestniczyłem. 1 czerwca uczestniczyłem w kapitule odnośnie przyznania honorowego obywatela Tłuszcza. 1 lipca.
jakąś, dobrze, przepraszam, dziękuję, dziękuję. 1 lipca. 2 lipca uczestniczyłem w pierwszym, tu z kolegą, w pierwszym spotkaniu organizacyjnym odnośnie dożynek w Jasiem Biejące. 3 lipca uczestniczyłem w spotkaniu sekcji emerytów rencistów nauczycieli i tu było rozszerzone, bo zjawił się ród Antoniego Grzelaka, rodzina. I tu również wiele spraw dodatkowych do naszej historii przeszłej, tej, żeśmy odnośnie oświaty mogliśmy uzyskać. 5 uczestniczyłem zdobywając materiały potrzebne do wystawy 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy nam udzielili pomocy, rad i tak dalej. Ja bym miał tyle, bardzo bym prosił, a wiem, że wiele imprez, spotkań było dodatkowo, bardzo bym chciał, żebyśmy po prostu podkreślili. Proszę bardzo. No ja zawsze muszę. No to tak chronologicznie, oprócz tego, co pan to już przekazał, to tak 17 czerwca uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom, którego jestem członkiem. Zebranie odbyło się w budynku spółdzielni mieszkaniowej. To było zebranie walne. 18 w środę tu z Pawłem tam uczestniczyliśmy w pożegnalnym meczu Tomka Lecha, naszego zawodnika. To była środa przed Bożym Ciałem. Impreza odbywała się na Stadionie Miejskim w Puszczu. A tak dodatkowo mogę powiedzieć, że uczestniczyłem w takim pierwszym festynie w Sulejowie, że tam to jest nie nasza gmina, ale... Ja też byłem. Tak? Tak. No, jakoś tam się nie spotkaliśmy. No i 25 czerwca uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum im. Krowia Jadwigi w Puszczu. Później kolejno te uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego, czyli udział w Mszach Świętych, zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów klas szóstych. W czwartek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 29 premiera Teodor Cafe, takiego musicalu albo spektaklu muzycznego, jak to woli, gdzie brałem udział. No, pogrzebie koleżanki, to już pan Tadeusz mówił. 3 lipca uczestniczyliśmy tu z kolegami Robertem i Pawłem w spotkaniu odnośnie organizacji przeprowadzenia akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie dostępu pacjentów z terenu gminy Puszcz do różnych form rehabilitacji leczniczej. No i wczoraj, w sobotę i w niedzielę 5 i 6 organizowałem turniej plażówki w Puszczu na ulicy Przyzakładowej. Dla ciekawości powiem, że w okolicznych miejscowościach większych od naszej, w powiatowym Wołominie nie dzieje się nic w tym względzie, w Radzyminie się nie dzieje nic, chociaż już mają jedno boisko. Spróbowali tam zrobić 7 turniej dla 8 drużyn, a u nas wystartowało 20 drużyn męskich i 5 kobiecych. Co jakbyśmy przełożyli na liczbę, to jest 70 samych zawodników plus organizatorzy, sędziowie, no i plus kibice, także no, na pewno ponad 100, czy nawet więcej się przyjmują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panu. W nawiązaniu już o części wydarzeń kolega wspomniał, nie będę powtarzał. Natomiast jeśli chodzi o tę akcję zbierania podpisów, to zaangażowało się 17-18 osób mniej więcej i wczoraj pod wszystkimi kościołami na terenie gminy Puszcz były zbierane podpisy po każdej mszy świętej. Podziękowanie należy się oczywiście tym osobom, które zbierały to oczywiście osobno, bo ilość, jak już mówi, godzin ludzie postali. Pogoda wczoraj wiadomo, że była taka dość ekstremalna. Natomiast bardzo nas cieszyła reakcja tutaj w ogóle mieszkańców. Ludzi chętnie podpisywali, jakby życzliwie zostało to przyjęte. No i tutaj też jakby duży plus podziękowanie dla księży pracujących na naszym terenie. W każdym kościele w ogłoszeniach mówili, że zachęcają do podpisania. Nawet ksiądz dziekan nawet też tam mocno zaakcentował. Mocno zaakcentował, że na leczenie pacjentów nie ma, na pałacę, a BNZ i tak dalej, i tak dalej. Także nie tylko, że odczytano komunikat o tym, ale też księża od siebie dodawali, że ta akcja jest ważna. Ale to nie tylko w Puszczu, też w innych kościołach podobnie to wyglądało. Przyjęcie było bardzo dobre. W związku z akcją były zrobione ulotki, oczywiście wydrukowane listy.
tutaj już wiemy, że kolega Paweł Fydryszek, jak jutro będzie zbieranie tych list, na pewno przyniesie jakąś rekordową pulę, bo też wiemy, no minimum 500, bo wiemy, że poprosił też kilku znajomych przedsiębiorców prowadzących jakieś tam punkty handlowe, żeby wyłożyli listy. To też cenna inicjatywa, bardzo, bardzo się cieszymy. No i słuchajcie, no to nie jest tak, że możemy być pewni, że zbierzemy podpisy i będzie sukces, ale trzeba spróbować, bo w tej chwili ta rehabilitacja lecznicza w Tłuszczu jest. Gdyby dowolny pacjent chciał zajść, to pewnie będzie tam przyjęty, tylko będzie musiał zapłacić z kieszeni niemałe pieniądze, albo pojechać bezpłatnie, w cudzysłowie, do Urli, czy w Łomina, Baksydoni, czy tam bilet, czy koszt paliwa, no to jednak są koszty. I zapisy. Ja powiem to na komisji, bo dużo ludzi wie, ale nie chcę, ja myślałem, żeby na komisji to zostało, bo jakby punktem wyjścia było to, że NFZ unieważnił w całym województwie mazowieckim serię kontraktów na rehabilitację leczniczą. Różne są podawane przyczyny tego unieważnienia, oficjalne i nieoficjalne powody. Nazywa to się profilaktyka. Jakby już mniejsza o to, jakie są prawdziwe powody. Dla nas nie jest to tak istotne. Chodziło o to, że Tłuszcz nie miał nigdy tej rehabilitacji medycznej, a teraz gdy pojawiła się taka możliwość, bo są gabinety już jakby wyposażone i w tej chwili mogą odpłatnie te usługi prowadzić, to skoro już mieli w ręku kontrakt z NFZ-em, nasi mieszkańcy będą tym zyskali. Unieważniono w tym województwie i te przychodnie, te placówki, szpitale, które wcześniej miały te usługi, dostały po prostu tak zwaną przedłużkę do czasu rozpisania kolejnych konkursów, pewnie jesienią. A potem do jesieni, wiecie, może znowu się okazać, że nie będzie pieniędzy, nie będzie coś. Więc gdyby nawet teraz się okazało, że się tego nie uda, to żeby nie było sytuacji takiej, że jesienią stwierdzą, że może ten Tłuszcz niekoniecznie, żeby ten Tłuszcz się tam zapisał. Taki jest cel. Ile podpisów będzie, nie wiem, zobaczymy. No, na pewno już chyba pokażę na kolejnej komisji znane relacje ze sprawą. Także dziękuję. Kolega, proszę. Odnośnie ogródku. Więc jest w tym roku, wpisało się do konkursu 7 posesji, w tym jedna to posesja przy budynku użyteczności publicznej. Chcę powiedzieć, że kolejna wizyta komisji z udziałem przewodniczącego Komisji Oświaty to 17 lipca. I jeszcze chcę powiedzieć, że w tym roku jest bardzo wysoki poziom tychże tego piękna, bo komisja będzie miała kłopoty, ale to się cieszy, tylko trzeba. Komisja będzie miała kłopoty? Wytypowanie pierwszego miejsca. Bądźcie nie ujęci. No ja chciałbym też nawiązać do tej akcji. Ponieważ ja myślę, że jest w ogóle zła polityka NFZ-u, tak? Przecież tu nie chodzi o to, żeby okraść NFZ, tak? Tylko o to, żeby wyjść naprzeciw pacjentom. No przecież tutaj, jeżeli pacjenci z Tłuszcza jeżdżą gdzieś, powiedzmy, po Urlach, czy po Warszawie, czy po Wołominie, a mogliby skorzystać z naszego zakładu, to tylko świadczyłoby o tym, że NFZ wychodzi naprzeciw pacjentom i chce zmniejszyć kolejki, bo jeżeli człowiek ma czekać tam 3 tygodnie, czy 2-3 miesiące, to a tutaj praktycznie może w ciągu tygodnia załatwić. Tu pewnie podejrzewam, że i tu by czekał, bo tylu chętnych się zgłosiło. No właśnie, że... no tak, no bo wszyscy ludzie, którzy mi składali podpisy, automatycznie się zbierzali. Bo nie wiem, nie spotkałem takiego klienta, który powiedział, że niepotrzebny jest, powiedzmy, są te zabiegi i każdy, czy on, czy członek rodziny korzystał z takich zabiegów i jeździł gdzieś tam po NFZ. Tutaj chodzi o to, żeby oszczędzić i czas, i pieniądze naszych tutaj ludzi z naszego terenu. I ja się dziwię NFZ-owi, że coś takiego robi, że oszczędzamy. Przecież konkurencja ożywia rynek, czy wiadomo o co chodzi, przecież tutaj jakby powstawało 20 sklepów i załóżmy tutaj my jako radni byśmy powiedzieli, że nie, 10 powiedzmy nie damy otworzyć się, bo te 9 zniknie z mapy miasta. To nie jest tak, jednak otworzyło się tyle supermarketów i tych sklepów aż tak dużo się nie zlikwidowało. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że 29 czerwca brałem udział w zawodach wędkarskich na stawach do kanał do wsi. Pod moim patronatem frekwencja była dosyć spora, 40 uczestników. Cieszy przede wszystkim uczestnictwo dzieci i młodzieży. Naprawdę, i pogoda też w sobotę padało, już miałem wątpliwości, czy te zawody w ogóle się odbędą. Zajechałem tam na Dorkan, patrzę, 40 uczestników, mnóstwo dzieciaków, mnóstwo
takich dzieci mniejszych, większych kategorii indora, kadeta. Super impreza i naprawdę było bardzo fajnie. No i oprócz tego brałem udział w większości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chcę Państwu podziękować, bo naprawdę ten okres od 17 czerwca był dla nas bardzo pracowity. Dziękuję za uczestniczenie. Ja nie mogłem wszystkich uczestniczyć, ponieważ miałem wiele takich roboczych spotkań, jak również im patronowałem przy odnowieniu, pilnowałem jakość pracy przy odnowieniu pomieszczenia w muzeum. Składam jeszcze raz serdeczne podziękowanie za tę akcję, bo to wchodzi w ramach naszej działalności kultury i kolegom i radnym i innym członkom, którzy przyłączyli się, a naprawdę warto pokazać, że to jest, ta rehabilitacja jest potrzebna w naszym środowisku. Niech ten Narodowy Fundusz troszeczkę oprzytomnieje i zacznie dbać, bo według mnie to jest profilaktyka, no i pewien szacunek dla ludności. Ja jeszcze chciałbym dodać odnośnie tych zawodów, bo wędkarski, bo tutaj nie wystarczy przekazać pieniądze, czy to z mojej strony, czy z kolegów radnych dla koła wędkarskiego, tylko trzeba to jeszcze zorganizować. I tutaj naprawdę chciałbym w imieniu własnym podziękować w ogóle zarządowi Koła Siernic za prężną działalność i za wspaniałe organizacje tych wszystkich zawodów. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy do punktu drugiego, omówienie stanu rozbudowy obiektu w Mokrej Wsi. Tu bardzo proszę, ja przeczytam taki krótki protokół, ewentualnie go rozwiniemy i będzie dołączeniem do naszego wyjazdu. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia dnia 1 lipca 2014 roku udała się do Mokrej Wsi. Punkt pierwszy. Sporządziliśmy tu na miejscu odpowiedź na pismo do pani Kaszuby Gat odnośnie w sprawie syna. Punkt drugi. Wyjazd. I tutaj informuję. Komisja udała się do Zespołu Szkół imieniem Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Celem wyjazdu było sprawdzenie stanu rozbudowy łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. Jest to rozbudowa budynku szkoły podstawowej o funkcję przedszkola. Numer pozwolenia 361P/2000. Nadzór budowlany pełni PJMB w Wołominie. Inwestorem jest nasza gmina Tłuszcz. Wykonawcą PHU Budomu Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Półtusku. Kierownikiem budowy jest pan Mirosław Ostrowski. Kierownikiem robót natomiast pan Sławomir Rosiński. Inspektorem nadzoru jest pan Kazimierz Bogusz. Projektantem pan Stanisław Kaczmarczyk. Po obiekcie oprowadziła nas pani dyrektor wraz z kierownikiem robót. Stan rozbudowy przebiega zgodnie z planem. Teren budowy jest odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. Podczas oglądu rozbudowy obecnie byli radna pani Aleksandra Świeżak i dyrektor pani Zespołu Szkół w Mokrej Wsi pani Marta Domow i członkowie komisji. Czy mamy coś dodać? Tu nie podaję terminu otwarcia, bo może być przesunięty 30 września, ale to tak tylko dla informacji. Czy coś dodać? To tempo szybko jest, to troszeczkę przeszkodził ten ulewny też, to sobie poradzili w jakiś sposób. To tak no, głowa idzie dosyć sprawnie, także to nie wiem. Tak? Pracuję. Panie Kronko, ja to przepiszę tak, żebyś pani... Nie, ja już czytam, nie ma problemu. Tak? Ja już to napiszę. Przeczytasz mnie pani? No. To drugi ekspert w Tłuszczu, w mojej rodzinie. Dobrze, trzyma się pani. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu... Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu spraw różnych. Proszę bardzo, czy w takim razie ten protokół będzie przyjęty, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz pisma bieżące. Proszę bardzo, kolega i potem pan. Pismo skierowane do komisji. Starosta Wołomiński zwraca się z prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników i zwycięzcy 10. biegu cyklu nad Wisłą, które odbędzie się w ramach uroczystych obchodów w dniu 15 sierpnia o godzinie 16 z metą przy kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej cyklu nad Wisłą roku 1920. Nie wiem, czy Tadziu. Przepraszam.
Czy zapoznawaliście się, bo myśmy się już zapoznali? Ja się jestem. Na komisji rewizji nie zapoznałem. Tak, z tym pismem tu chodzi o dofinansowanie. Przychylamy się. Przychylamy się i tutaj urząd jakieś tam nagrody. Wsparcia na to chyba nie było jeszcze. Nie było? No. Chodzi o wsparcie. Nagrodami człowiek dla uczestników w życiu 810. Dwie komisje się przy... Starostwo się zwraca do urzędu i tutaj myślę, że tam gdzie nie ma tej wątpliwości. Drugie pismo przewodniczący Rady Miasta w Tłuszczu. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia, słuchajcie, ej panowie. Słuchajcie. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miasta w Tłuszczu z 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz oraz ze złożonym w dniu 20 czerwca 2018 sprzeciwem dotyczącym nadania nazwy ulicy, to jest Żołnierzy Wyklętych, zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. W załączeniu przekazuję kopię pisma mieszkanki gminy Tłuszcz z dnia 20 czerwca. Tutaj chodzi o to, że Państwo, którzy jako jedyni mieszkają przy tej ulicy, będą mieszkali, zwracają się z prośbą o to, żeby nie nadawać nazwę tej ulicy Żołnierzy Wyklętych. Znaczy, ja mówiłem, żeby nie nadawać, że, znaczy nadana już jest, ale to mówię wcześniej, to pismo było 20 czerwca, także... No nie uchwała, no to nie tak. Tak. Na sesji, tak? To było? Tak. No, tak. No tak, czyli ta uchwała była podjęta, podjęliśmy uchwałę, że nazwa ulicy będzie Żołnierzy Wyklętych. Państwo składają jakiś sprzeciw. A czy motywują? Proszę? Czy motywują? No, że źle się kojarzy. Samo słowo wyklęty. Ja chcę potwierdzić, że byłem w kilku miejscowościach i to 3 razy większych od Tłuszcza, 4 nawet tego typu jak Wołomin i Ronda Żołnierzy Wyklętych i ulice, a więc od dawna nikt nie budzi zastrzeżeń. Trzeba dobrze zrozumieć naszą historię. 1 marca, tak? Dzień Wyklęty. Marca. Tak. Także no, zapoznaliśmy się tylko z tym pismem. No, nie możemy negować uchwały. No nie, no negować uchwały nie, no. Także zapoznaliśmy się, jakie stanowisko musimy zająć. Myślę. No jakie? Uchwały negować nie będziemy. Nie będziemy. No. I już stanowisko. Czyli ulica zostaje pod nazwą taką, jaką tak jest. Historię trzeba uszanować. 1 marca, dzień na Polski Dzień Wyklętych. Miejski Wydział Inwestycji Drogownictwa, Starostwo Powiatowe w Wołominie, to jest pismo starostwa w związku z licznymi postulatami radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu, zwracamy się z prośbą o ustawienie wzorowej sygnalizacji przejść dla pieszych na drogach powiatowych. To jest na ulicy Warszawskiej, na wysokości ulicy Buławskiego oraz Urzędu Pocztowego i ulica Wiejska Rosowiska na wysokości ulicy Wąża Ogniwej. Tutaj radni składali taki wniosek i starosta do urząd wystosował takie pismo. Jest do wiadomości komisji. Jest odpowiedź, tak? Komisja, Urząd Wydział. Komisja Rolnictwa ma wyjść w Radzie Miejskiej w Tłuszczu, bo powiedzieć na wniosek numer 437 z dnia 2016 roku. Z sygnalizacji miejscowości Stryki zostało wystosowane do odpowiedniego zarządu dróg Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wykonanie przewidywanych robót zostanie uwzględnione w harmonogramie robót. Na terenie SOS w Parysie nie znajdują się drogi powiatowe, natomiast pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej zostały wykoszone. Nie, to jest nawiązanie do interpretacji stworzonej przez radnego Wojterata, bo to radiofonii. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W związku z przekazaniem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wystąpieniem wyrażającym stanowisko dotyczące przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu związanego z przydziałem miejsc na pierwszym naziemnym multipleksie cyfrowym, w szczególności wniosku Fundacji Lux Verite Artis na rozszerzenie koncesji telewizji Trwam z upoważnieniem przewodniczącego Krajowej Rady Telewizji pana Jana Dworaka. Uprzejmie informuję, że wyrok Naczelnego Sądu ogłoszony 21 maja 2014 roku w sposób ostateczny w pełni potwierdził legalność działań koncesyjnych podejmowanych przez Krajową Radę Telewizji w pierwszym konkursie,
kształtującą ofertę programową multiplexu pierwszego. Orzeczenie trzech różnych organów wymiaru sprawiedliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawy, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wybudału Konstytucyjnego potwierdziły, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa na podstawie przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, nie naruszających niczyich praw i interesów, prawidłowo stosowanych i interpretowanych. Również żadna z licznych procedur kontrolnych wszczętych wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wykazała uchyleń w pracach koncesyjnych. W załączeniu przekazuję oświadczenie Krajowej Rady Telewizji w tej sprawie. W imieniu przewodniczącego Krajowej Rady będę zobowiązana za zapoznanie z jego treścią lokalnego środowiska reprezentowanego przez Państwa w wystąpieniu skierowanym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z upoważnieniem Anna Szydłowska-Żuławska, Departament. Oświadczenie? Czytamy to oświadczenie? Nie, to nie jest. Krajowej Rady? Ja się w swoim czasie jakiś tam Rada Miejska w swoim czasie tam apel, natomiast docelowo dużego wpływu na rzeczywistość przecież nie mamy. Zresztą nam te sprawy chyba się uporządkowały od tego czasu. I tu mam pismo od starostów powiatowego w Wołominie, bo odpowiedzi na pismo dotyczące sygnalizacji na ulicy Warszawskiej. W odpowiedzi na Państwa pismo sygnatora dnia 18 czerwca 2020 dotyczące ustawienia problemu sygnalizacji przejść dla pieszych. Wydział Inwestycji Rolnictwa chciałbym informować, iż wniosek ten został rozpatrzony przez starostwo powiatowe następujący. Starostwo powiatowe przeprowadza postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na zbudowaną sygnalizację przejść dla pieszych w drodze powiatowej 43325 dół, ulica Warszawska na wysokości Urzędu Pocztowego. Wykonanie wyżej wymienionej sygnalizacji w punktach droga 43252 ulica Warszawska na wysokości ulicy Głowackiego, droga 4329 ulica Wiejska Racławicka na wysokości ulicy Drowąża i droga 4329 ulica Wiejska Racławicka na wysokości ulicy Długiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe. Swoją decyzją argumentuję faktem, iż środki budżetowe bieżącego roku przeznaczone na ten cel zostały w całości rozdysponowane na zaplanowanie inwestycji zatwierdzonych przez zarząd. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, iż zwiększenie bezpieczeństwa jest dla starostwa powiatowego bardzo istotne. Jeżeli istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, będziemy mieli na uwadze przesłane do WIT wniosek. Bezpieczeństwo najważniejsze, pieniędzy nie ma. Ale no, na komisji oświaty był też pan radny powiatowy, to może dwa słowa powiem, nie wiem, czy pan wiecie. No bo z tego pisma wynika, że nie będzie tych przejść, będzie tylko jedna, tak? Na Odrowąża. Mhm. Na Odrowąża wzbudzane, tak? Dobrze mówię? No tak. Tak, natomiast tutaj pan Dębiński mówił, że będzie zabiegał o zrobienie jak to się nazywa? Zrobienie wysepki, o tak. Tylko o poczty, a ja jeszcze mam takie przemyślenie odnośnie, bo nawet rozmawiałem, więc dowiedziałem się, że bo na terenie naszego miasteczka czy całej gminy to bardzo rzadko widać teraz pasy w ogóle, jeśli chodzi o przejście dla pieszych. Dowiedziałem się, że dzisiejsze pasy będą malowane w sierpniu, w sierpień i wrzesień. To sierpień, wrzesień, nawet jest druga połowa roku, nie wiem, które pasy malowane. Jeśli raz przypomnę, wiosna to jest termin, wydaje mi się, kwiecień, maj i to wtedy służy cały rok, ten dzień widać, bo w zimę, jak pada śnieg, i bezpieczeństwo. To pasy, ale pan mówił, takie moje spostrzeżenie. Pan mówi o wiosnie, ale wiosny do listopada jest daleko, od sierpnia do listopada jest daleko. Ale spadnie śnieg. Tak, ale... Przyjdzie wrzesień, dzieci idą do szkoły i okej. Okay. Tak, tak, ale nie mówię, i poza tym do listopada jest bliżej. No tak, nie wiem, ale co to chodzi. Mają pamięć, ale dostałem zapewnienie, że w sierpniu prawdopodobnie coś się w tym ruszy, natomiast jeśli chodzi o drogi powiatowe, no to trzeba powiatowy gnieść, tak? To jest stosowny wniosek, bo będę napisał. Dziękuję bardzo. No i tam od raz do roku. No raz do roku, to wiesz, to... Jak się kupi dobry wałek, słuchajcie, to jest 15 minut roboty. Proszę bardzo. Raz. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pismo. Wracamy do sprawy tego NFZ-u i tych świadczeń medycznych, bo cała sprawa zaczęła się, tutaj przeczytałem pismo, bo cała sprawa zaczęła się 26 czerwca wieczorem, gdy unieważniono te konkursy.
na drugi dzień kontaktowano się z nami z tej przychodni. No i wspólnie z przewodniczącym rady, panem Krzysztofem Gajcym, wystosowaliśmy pismo w imieniu Rady Miejskiej do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i wysłaliśmy też kopię wiadomości do NFZ-u, do Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa i Starostwa Powiatowego. To jest datowane 27 czerwca, czyli piątek. Szanowny Panie Dyrektorze, z niepokojem przyjęliśmy informację o unieważnieniu postępowania konkursowego z zakresu rehabilitacji leczniczej ogłoszonej 26 czerwca 2013 roku. W dniu dzisiejszym kontaktowali się z nami liczni mieszkańcy gminy Włóczko, wierzeni, że zostali pozbawieni dostępu do refundowanych usług medycznych z zakresu rehabilitacji. Na dziś bowiem wyznaczony był termin rejestracji pacjentów, z których wielu zamieszkuje obszary wiejskie położone 20-30 km od powiatowego Wołomina. Z informacji uzyskanych w miejscowej przychodni Rajmedika wiemy także, że nie podpisanie umowy z NFZ oznaczało będzie nie tylko odcięcie pacjentom możliwości korzystania z usług rehabilitacyjnych, ale także może oznaczać utratę pracy dla osób zatrudnionych do świadczenia wyżej wymienionych usług. W związku z powyższym apeluję do Pana w imieniu Rady Miejskiej w Tłuszczu, Klubu Radnych Rady Gminy i Społeczeństwa Gminy Tłuszcz o jak najszybsze ponowne przeprowadzenie konkursu, bądź też uruchomienie dowolnego innego trybu, który umożliwi pacjentom z naszej gminy dostęp do refundowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy teraz dalej do ustalenia terminu. Przepraszam, proszę. Ja tak mówiłem tutaj kolegom o naszej wdzięczności, którą jeszcze raz chcę przekazać w obecności kamery. Wdzięczności Furu Luxmea dla kolegów radnych za wsparcie finansowe. W tym roku dzięki wsparciu właśnie jedziemy również jedziemy na obóz szkoleniowy, obóz muzyczny do Rajgrodu przed Augustowem tuż i chcę serdecznie Państwa zaprosić do odwiedzenia naszej pracy, naszego pobytu, jak również chcę skierować prośbę do mieszkańców gminy i nie tylko gminy, a szczególnie głosów męskich, zaprosić głosy męskie do wzmocnienia wokalnego naszego chóru. Głosy męskie bardzo nam się tutaj są bardzo są potrzebne. W ogóle trzeba odmłodzić troszeczkę. No trzeba odmłodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zapraszam wszystkich na kolejne obchody i wystawę. Jest to wszystkich zapraszam na kolejne 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na obchody w Tłuszczu. W programie godzina 17 składanie wiązanek przed pomnikiem 32. Piechoty Armii Krajowej Rejskich, tak, ulica Warszawska. I o godzinie 17 jest otwarcie wystawy w Skocie Ziemi Chrystiańskiej, ulica Kościuszki 7. Serdecznie zapraszam, proszę wszystkich znajomych również zaprosić. W tamtym roku tylko było składanie wiązanek, w tym roku chcemy po prostu przybliżyć. Proszę Państwa, podaję terminy proponowane, czy Państwo zaakceptujecie. Jeśli chodzi o sierpień kolejnych naszych spotkań komisji. 11 sierpnia o godzinie 10 akceptujemy. I 27 sierpnia o godzinie 10 akceptujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze podzielę się, ponieważ nie przedłożyłem w sprawozdaniu dokładnie wyników posiedzenia kapituły odnośnie przyznawania tytułu honorowego obywatela Tłuszcza. Jedna komisja była za, jedna się wstrzymała z wyników sportowych i trzy się przepraszam. Byłyby nie przyznać. W imieniu 126 osób, które złożyły swoje podpisy i ocenę pracy pana Bogdana Wnuka, już wiedzą, bo pyta się cztery osoby, przedstawicieli tych grup, będą czynić wszystko, by w przyszłym roku, do przyszłej rady zgłosić, ponieważ, a moje uczucie jest takie, że my radni boimy się oceniać osobę, która zrobiła
ocenił siebie, porównali kogoś, wkład. A więc ja przedłużyłem swoje opinie, nie podawałem nazwiskami, podałem poszczególne komisje, jak i wydaje mi się, że no, jest troszeczkę krzywdzące, tym bardziej przykro, kończy się nasza działalność Rady, nie umieliśmy przez 4 lata wyróżnić człowieka, czynił to inne miasta, a my czujemy jakieś obawy, zarzuty osób, które naprawdę mylnie to podały, bo ja w dwóch sprawach, ja wyjaśniałem, ktoś pozazdrościł, że ktoś w jakiś inny sposób został czy oceniony, czy słusznie, czy niesłusznie. Nadmieniłem jest od tego kuratorium, kuratorium nie oceniało i tak dalej. Ale przedkładam to. Czy są jakieś sprawy jeszcze różne, wolne wnioski? Nie ma. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie zapraszam pierwszego, jeśli Państwo będziecie na terenie tutaj najbliższym. Jeśli nie, to proszę przekazać, żeby inni po prostu uczestniczyli. Ja tu popieram kolegę, który naprawdę walczy wszystko, by ten kur jak najbardziej coraz to na wyższy poziom był. I to szkolenie naprawdę się, to jest tylko skromne podziękowanie, a nawet nie podziękowanie, to jest może wymuszenie, podnoszenie wysokości tego naszego śpiewu i repertuaru, który przy wielu uroczystościach uczestniczy. I tu kolega mnie nadmienił, ale przygotowujemy się już na występy do Prostyni, tam gdzie będzie nowy biskup diecezji dochiczyńskiej. Repertuar 10 pozycji do śpiewu, do reprezentowania duchu czystości świętej Anny, a więc również przeogromny wkład i tu jest również promowanie. Dobrze mówię? Tak jest. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo wszystkim za uczestnictwo i miłego wypoczynku do 1 sierpnia. Do następnego naszego spotkania. Dziękuję bardzo.